Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w przystanku Historia dzisiaj Pawła Rakowskiego, dziennikarza, reportera, znawcę, wybitnego znawcę Bliskiego Wschodu, autora, współautora książki wraz z Kazimierzem Gajowym o Libanie, bardzo ciekawej książki o Libanie. I od Libanu, Paweł, bym chciał zacząć, chociaż tytuł, jak Państwo widzą, ambasada Izraela może zwołać faksy i się irytować, Iran, hegemon Bliskiego Wschodu, ale... Tak, ale oni chyba też znają tą prawdę. Tak, ale chyba tak się właśnie od jakiegoś czasu już ta sytuacja krystalizuje, jakby nie patrzeć. Ale zaraz przejdziemy do tych etapów, jak ten Iran wysuwał i wysuwa się do przodu w regionie i nie tylko w regionie, jak się może okazać. Ale właśnie, jesteś współautorem książki o Libanie. Libańczycy na tle regionu są zupełnie odrębni, bo nie są Arabami. Są potomkami Fenicjan. W jakim stopniu ta krew jest krwią fenicką dzisiaj, to ja nie wiem. Nie wiem, czy ktoś takowe badania prowadził. Jest to jedyny lud chyba niearabski w regionie, o bardzo specyficznej mentalności i wybitnej urodzie kobiet. Trzeba to też jasno powiedzieć. Mam nadzieję, że panie Polki, które oglądają się teraz, nie irytują, ale uważam, że Libanki to jest top lista kobiet na świecie. Bardzo wiele zresztą Libanek można w Paryżu do dzisiaj spotkać. Na czym się zasadza ta specyfika regionalna, Pawle, Libanu? Tak jak wspomniałeś, że Liban to jest top. I to jest prawda. Liban, jeśli chodzi o pewne rzeczy związane tak jak z kulturą, czy z produktami pewnymi, to jest najlepszy na świecie. Kuchnia, jedna z najlepszych na świecie. To jest ancien régime, styl najlepszy na świecie. Znaczy, w sensie, jak ktoś lubi ludzi dobrze ubranych, to znajdzie ich w Libanie. Jak ktoś lubi... Bajrucka ulica jest bardzo ciekawa. Jak ktoś lubi być zadbany fizycznie, to w Libanie to jest to miejsce. I to nie chodzi o to, że jest to jakiś wyraz, dajemy na to, nie wiem, megalomanii, czy coś w tym stylu, po prostu... To jest stary świat. Pewne rzeczy, które w świecie zachodnim się zmieniły. Liban był w związku chociażby z wojną domową, po prostu nie doszły. I pod wieloma względami Liban przypomina bardziej taki przestrzeń XIX-XVIII wieczną. Ja jak zacząłem swoją przygodę z Libanem, to kojarzyłem Liban tak samo jak w sumie. Pierwsze moje było takie skojarzenie z Jugosławią, ale to w ogóle całkowicie błędne, ponieważ w Libanie z Wielkim Krzyżem można wjechać do miasta muzułmańskiego i muzułmanin może wjechać do miasta chrześcijańskiego. Nie ma żadnego problemu w tym. No właśnie, bo to jest też bardzo ważny aspekt Libanu, który podnosisz i samej stolicy Libanu, czyli Bejrutu, że jest dosyć duża dzielnica szyicka, ale jest tak, dzielnica ormiańska, dzielnica prawosławna, dzielnica maronicka, dzielnica katolicka, są polscy franciszkanie też w Bejrucie. I w ogóle jak to się wszystko mieści, że wchodząc do dzielnicy szyickiej nie dostajesz przysłowiowej kosy w plecy? Nie, ponieważ takie są zasady w Libanie, że trzeba być kulturalny, miły, a jeżeli chodzi o dzielnicę szyicką, to bardzo szybko się zainteresują. Najlepszym angielskim czy francuskim zapytają się, co robisz, w sensie jak ci mogą pomóc, jak ci mogą zaprowadzić do wyjścia. To jest, jeśli chodzi o szyitów, bardzo, bardzo znamienne. Tam przez przypadek raczej się nie bywa. Natomiast sami po prostu nie ma tej kwestii, nazwijmy to, wrogości okazywanej. Chodzi o to, że na przykład sami Libańczycy pomiędzy sobą nie rozmawiają o polityce. Znaczy rozmawiają, bo te dyskusje są bardzo gorące w internecie szczególnie. Ale dajmy na to, pracujesz, tak, masz kolegów muzułmanów, no to nie rozmawiasz o takich tematach. Albo jak już rozmawiasz, to narzekasz, że ogólnie. Tak? Bez podawania nazwisk, bo nawet i sami szyici narzekają na nas Allaha, tak? I to jest, nazwijmy, ponieważ to jest kraj jeszcze wolny, więc wolne media, pod kapitałem, czy to saudyjskim, czy Hezbollahu i tak dalej, ale chodzi o to, że te media są bardzo jakościowe, cały świat arabski ogląda te media, w związku z jakością, z produkcją, no i też to, że tam można więcej powiedzieć. Inna rzecz jest taka, że w Libanie po prostu no, trzeba być najlepszym.
tak? Pomijając to, że to jest ustrój plemienno-klanowo-feudalny, zresztą jak cały Bliski Wschód, to jeszcze jest właśnie ten taki imperatyw, żeby być najlepszy, tak? Żeby po prostu ta godność człowieka nakazuje to, że jak jesteś fryzjerem, jesteś najlepszym fryzjerem. Jak jesteś właścicielem restauracji, jesteś najlepszym. To trochę też wynika z tego, że nie ma żadnego zaplecza finansowego, to znaczy albo się utrzymasz na rynku, albo nie. Zero-jedynkowo, a w związku z tym, że konsumenci są bardzo wybredni i dostosowani do bardzo wysokiego standardu, który dalej jest, pomimo tego, że kraj upadły, to jednak dalej, no byłem, tak właśnie wróciłem do Polski kilka dni przed wojną, która w Libanie się zaczęła 8, nie 7 października i mogę powiedzieć, że oczywiście było widać to, że to już nie jest to, co wcześniej, natomiast znając realia, znając standardy chociażby Palestyny, Jordanii, którą tak właściwie kilka miesięcy wcześniej odwiedziłem, to dalej Liban jest najlepszy. Dalej. Po prostu nawet jakby stawali na uszach w pewnych innych krajach, to po prostu do Libanu po prostu nie dochodzą. I nawet tutaj, jak tutaj za chwilę będziemy mówili już co czyści o polityce, no to też trzeba stwierdzić, że no Hezbollah też się odróżnia. Też się odróżnia od innych towarzyszy swojego dżihadu. Widzimy już dzisiaj praktycznie 160 hezbollahowców zostało zlikwidowanych w tej wojnie. No to nawet po samych biografiach, zdjęciach widzimy, że to jest inna jakość ludzi niż rebelianci Huti, niż hamasowcy. Po prostu to widać, tak? To oczywiście generalnie specyfika Libanu polega na tym, że była po pierwsze separacja, po drugie oczywiście silne różne wpływy w związku z tą separacją, to znaczy chrześcijanie żyli po swojemu, muzułmanie żyli po swojemu, szyici patrzyli na Iran, marunci patrzyli na Watykan, te kontakty Francja, tutaj świat arabski, oczywiście Syria sąsiednia, Turcja, to, że oczywiście ten bogaty kapitał naftowy lokował tam swoje pieniądze. Też na przykład bardzo taką ciekawą refleksję mam ostatnio, dlaczego na przykład kuchnia libańska dalej się utrzymuje z tego względu, a w Palestynie na przykład już nie, tak? W Palestynie no niestety już jest, czy w Izraelu już jest po prostu dramat pod tym względem, dlatego, że są turyści, miliony turystów, czy setki milionów, ludzi nie znających smaku, ale jak Saud przyjedzie, to on płaci. A Libanczyk nic bardziej nie rozumie jak języka pieniędzy, więc musi być po prostu najlepiej i dzięki temu po prostu nam się stworzył taki Liban z takie Monte Carlo po prostu troszeczkę. Oczywiście ten kraj wiele przeszedł i wiele upadków miał w ostatnich latach, natomiast tak sobie wszyscy Libanczycy, ja się z nimi zgadzam, zastanawiają, co by było, gdyby nie było tych upadków. Bo pomimo tych wszystkich upadków, dalej jest bardzo, znaczy, no dalej jest lepiej niż w innych krajach arabskich. Ale to prawda, bo ale się... oczywiście to mówię nie z życia, tylko po prostu pewnych realiów. Ale to jest też tak, że jak się troszkę pobłądzi po starej części Bejrutu, to ma się takie skojarzenia, czy flashbacki, jakby się było w Paryżu, w Barcelonie, może w Lavalette, patrząc na architekturę, na otaczającą rzeczywistość. Oczywiście stara dzielnica ucierpiała po słynnym wybuchu statku Saletron w porcie bejruckim, ale mimo wszystko to jest rzeczywiście odrębny świat. A jak to się stało, mimo naporu tego świata muzułmańskiego zewsząd, z każdej strony, czy też świata żydowskiego od kilkudziesięciu lat, że Libańczycy tak doskonale w zasadzie zachowali swoją tożsamość i odrębność, bo zachowali ją, mało tego, są, myślę, że z niej po części bardzo dumni. To znaczy jest 18 wspólnot i każda z tych wspólnot inaczej identyfikuje, co to jest Liban. Natomiast pewne takie wspólne mianowniki są, chociażby jak jakość, tak, po prostu jakość, to widać po jakość, prostu. Szyk, elegancja, tak. Kobiet zwłaszcza w sposób. Ale też się. Kwestia wykształcenia, jest dość duży taki nacisk na wykształcenie. Wiemy, że w świecie arabskim, który jest w dużej mierze niepiśmienny albo ćwierćpiśmienny, to w Libanie akurat tego problemu raczej nie ma. Jest taki duży nacisk na to. Generalnie jest też, to są też górale, pamiętajmy o tym. Górale mają swoją mentalność taką hardą, taką raczej nie dają sobie w kaszę dmuchać. I ta silna, w związku z tą separacją, to generalnie nie ma jakichś takich wymieszania. Ja bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżali z Polski, szczególnie młodych, tak właściwie jak tu słyszałem różne opowieści o Libanie, to tak szukało multikulti. To ja mówię, tu nie ma multikulti. Tu generalnie jest tak, każdy jest u siebie.
Karol, ja tutaj wymieniłeś te dzielnice. Jest centrum miasta, o którym teraz też wspominasz. O godzinie 17 jest puste. Bo tam są urzędy, tam są banki. Godzina 17, każdy jedzie do domu, do swojej dzielnicy. I nie ma tak, że sobie Ali idzie z Michelem na piwo obok, prawda? Tylko raczej Ali jedzie do siebie, do swojej Fatimy, a Michel jedzie do swojej tam Nancy, tak? I generalnie jest, znaczy jest ten zdrowy balans, że funkcjonuje się w obrębie siebie, to znaczy swojej rodziny, swojego klanu, swojego wyznania. Oczywiście to wcale nie oznacza jakiejś ksenofobii czy czegoś tam, tylko że tak właśnie naprawdę wejść do Libanu w tą mentalność, to jest problem. Znaczy w sensie nie, to jest niedostępne dla obcych nawet. Tutaj współautor książki, przecież Kazimierz Gajowy mieszka tyle lat, ponad 30 lat w Libanie, tam jeszcze więcej w sumie na Bliskim Wschodzie, to akurat ma opowieści oddolne, tak? No jest, jego żona jest Libanką, więc jest w tym świecie. Natomiast ja pamiętam takie, jedna z moich takich obserwacji, że jak przyjechałem, no to tak pojawiałem się w tych samych lokalach, no bo tak. No i ja zauważyłem też, że obsługa ze mną ma problem, no bo dobra, jest biały tydzień, dwa, trzy, ale co on robi już później tam do piątego tygodnia, jak to w ogóle już się zaczynają tak jakby w sensie jakieś takie dywagacje, no bo jednak rynek jest zamknięty. Nie ma tak, że sobie można przyjechać do Libanu. To wszystko musi przechodzić, nazwijmy to, przez filtry tego, miejscowe filtry, tak? To jest z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej strony zaraza tego kraju, ponieważ czasami te same zalety Libanu są jego wadą, tak? To znaczy Arabia Saudyjska tak właśnie przekazała Libanowi 70 miliardów dolarów. Te pieniądze zniknęły, tak? No nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Gdzieś to wszystko się, jak się popatrzy na samochody, to się można domyślić czasami, że gdzieś tam jakiś procent z tego jest. No i to też powoduje to, że po pierwsze ten kapitał, a po drugie też to, że po prostu, no, nazwijmy to, instytucje państwowe są bardzo mało wiarygodne. No i też, ale z drugiej strony ludzie żyją bez państwa. Wspomniałeś o wybuchu w porcie. Akurat moim zdaniem teraz Bejrut jest fajniejszy niż przed wybuchem. Naprawdę, bo chodzi o to, że ten okres od wojny domowej, to była prowizorka. To znaczy ludzie, no wiadomo, po wojnie, bieda, nie było na takie rozkręcenie się, więc no budowali w tej głównie dzielnica chrześcijańska tam ucierpiała i no nie było możliwości, w sensie każdy sobie tam lepiej jakoś prowizorkę, tak tam miał sklep, kiosk i no i doszło do tego, że akurat ten Bejrut wyglądał rzeczywiście w ten sposób, że był salon Ferrari, a obok był dziadek, co sprzedawał kawę za pół dolara, jakaś ruina i później jakiś tam inny ekskluzywny fryzjer. I tak to się powtarzało, że akurat był taki cały, nie było takiego jak u nas w Warszawie czy w ogóle w miastach europejskich, jakiegoś takiego ciągłe, przynajmniej to, że mamy luksus, a gdzieś indziej mamy biedę, tylko my mieliśmy takie wymieszane. Teraz widać, że po tym wybuchu jednak ludzie wzięli się do roboty, bo innej alternatywy nie mieli. Państwo nie pomogło, nikt nie pomógł. Więc jakoś to, moim zdaniem, to lepiej to wygląda niż przed. No i też to też pokazuje generalnie też, tak właściwie wadą Libańczyków jest to, że doprowadzili do tego, żeby była ta eksplozja w związku z tym samym systemem chorym i brakiem tak właściwie państwa, ale też zaletą to jest to, że bardzo szybko się podźwignęli i zaczęli tak właściwie, no, to miasto zyskało tak jakby moim zdaniem, no, lepszą jakość. Pytanie na jak długo oczywiście, bo tu teraz mamy sytuację taką, że wojna wisi w powietrzu, jakby to klasyk powiedział. Najdelikatniej mówiąc, nawet była próba zamachu na Nasrallaha, ale jeszcze nim przejdziemy do rozmowy na temat Persów, bo dużo głosów było pozytywnych, z czego się bardzo cieszę, że doceniają Państwo wiedzę, kompetencje i zmysł obserwacyjny Pawła. Z pytaniami o właśnie, co warto, do czego warto zajrzeć, co warto poczytać, żeby zrozumieć to, co się tam teraz dzieje. Ja pokażę Państwu dwie książki, które mi zaanonsował Paweł, za co jestem bardzo wdzięczny. To nie były moje, jeśli tak mogę się wyrazić, trafienia, tylko z polecenia, wręcz bym powiedział, Pawła, te książki trafiły do mnie i obie znakomite. Ropa i krew. Paweł, dlaczego warto tę książkę przeczytać?
No generalnie to mamy bliski wschód dwóch prędkości. To państwo teraz widzą, że mamy gazy i wszystko tak właściwie związane z projektem irańskim, który to no, jest rozzarzony. Natomiast mamy też drugi bliski wschód, ten drugiej prędkości, a jego twarzą jest Mohammed bin Salman. Człowiek, który na Zachodzie oczywiście miał swojego czasu bardzo mocno kontrowersyjną prasę. Natomiast ja jako nazwijmy to obcy obserwator na Bliskim Wschodzie, tak, no bo to zawsze się jest obcym. Tam, jak się nie jest 1000 lat, to jest się obcym i dlatego też Izrael ma, tak właściwie nigdy nie będzie miał, dopiero może za 1000 lat będzie miał legalne prawo do istnienia. Przypomniałeś mi rodzinę Rachbanich z Bejrutu, gdzie ojciec był wybitnym jazzmenem, pianistą, ale też wykonywał muzykę lokalną, jeśli tak można powiedzieć. Ale i syn Gassan też gra, i wnuk gra, i prawnuk będzie grał i tak dalej. Tak jest. No i chodzi o to, że mamy ten drugi Bliski Wschód. Mamy pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej, czyli to młody następca tronu, który stwierdził, że coś trzeba zrobić. Ponieważ nieprawdą jest to, że można Bliski Wschód analizować od strony geografii, czy może polityki geograficznej, czy może stosunków międzynarodowych. Nie, tam najważniejsza jest religia. I w Arabii Saudyjskiej, kraju, który miał ma nieograniczone możliwości finansowe, pewne rzeczy były po prostu niemożliwe. No, był establishment wahabicki, który był dogadany z rodziną królewską i ten balans był. I z pewnych względów on był wygodny dla każdego, ale on był ciasny. W sensie Saudowie chociażby obywatele, acz poddani króla, wydawali między innymi 80 miliardów dolarów rocznie za granicą. No generalnie nie było zbytnio konstruktywnie. No i przyszedł następca tronu, który stwierdził, że koniec z tym, że wahabitów odsunął i stara się tworzyć królestwo Arabii Saudyjskiej. To podkreślam, ponieważ islam jest nie państwowy, jest nie narodowy. I tutaj akurat właśnie cały ten proces modernizacyjny, który Mohammed bin Salman przeprowadza, no jest wielką nadzieją dla tego regionu, jak i też dla Arabii Saudyjskiej, ponieważ pamiętajmy o tym, tam jest Mekka i Medyna, to też jest bardzo ważne. No i też to, że jednak za tym przykładem już miejmy nadzieję, pójdą już kolejni, czy już idą kolejni, już Egipt buduje nową stolicę, nie wiadomo po co. Król Jordanii chce budować też nową stolicę, nie wiadomo za co. Ale no, że przynajmniej coś się dzieje. A to już naprawdę w tamtym świecie to, że już komuś coś się chce robić, jest naprawdę bardzo ważne, no bo jednak to jest taki świat, w którym to szczególnie król, który ma wszystko, który ma wszystkie przywileje, pieniądze tego świata i tak dalej, i tak dalej. No może mógłby z tego korzystać, a nie pracować. Tak? No bo to jest, więc akurat tutaj Mohammed bin Salman jest właśnie taką dość dużą nadzieją, szczególnie dla młodych na Bliskim Wschodzie, że przynajmniej ta niedaleka przyszłość będzie lepsza, ponieważ no jednak umówmy się, to nie jest wygodne życie, jeżeli mówimy o Arabii Saudyjskiej, gdzie te pieniądze są, ale to, że nie wiem, no nie można iść z własną żoną do kawiarni, albo są bardzo dużo takie restrykcje, gdzie można kijem dostać za przeglądanie książki i tak dalej, tego wszystkiego nie ma i miejmy nadzieję, że ten proces islamu, ponieważ te wszystkie reformy są zgodne z islamu, że Mohammed bin Salman chce tak jakby wrócić do świetności Kordoby, Bagdadu, czyli do tych czasów, kiedy to islam był wiodącą cywilizacją na świecie, a nie no, tak jak w chwili obecnej jest, no po prostu mówiąc sobie otwarcie, no to jednak islam, kraje muzułmańskie, to jest jednak daleko, daleko w tyle, jeśli chodzi o wszystko. No to jest niewykorzystany potencjał właśnie między innymi w dużej mierze przez pewne skamieniałości, które tam są, które były i które, miejmy nadzieję, że te nowe pokolenie je jakoś sukcesem odkamieni, zwalczy, pogoni, nie wiem jak to nazwać. Arabia Saudyjska, ropa i krew. Ale jest też druga książka dzisiaj ze mną. Również z polecenia Pawła. Bardzo ważna książka, którą dwa razy przestudiowałem, a i trzeci muszę, żeby pewne wątki sobie uwypuklić i pociągnąć dalej. Książka Czarna Fala, Kim Gattas. Sama autorka jest Libanką, bywa w Bejrucie, jak sama o sobie mówi i pisze, ale pisze dla prasy liberalno-lewicowej
i amerykańskiej, i brytyjskiej. Ma swój też chyba kanał na YouTubie, można ją zobaczyć. Znaczy, na pewno jak Państwo na YouTubie imię, nazwisko wpiszą, to autorkę w wielu wypowiedziach można zobaczyć. Znakomita książka, proszę Państwa. Czarna fala jest znakomitą książką. To jest książka, która głównie dotyczy rewolucji, która dotknęła cały region i świat arabski, szeroko rozumiany, bo to jest też kwestia Afganistanu, czyli rok 1979, który jest bardzo istotną cezurą dla kraju, o którym za chwilę będziemy już rozmawiali, czyli dla Iranu, ale także dla Afganistanu. No i może właśnie przejdźmy teraz do takiej kwestii, którą uważasz za kluczową. Ja się z tym zgadzam. To znaczy nie ma regionu, nie ma też Iranu, nie ma Arabii Saudyjskiej, nie ma całego tego obszaru, tak w ujęciu geograficznym, jak i kulturowym, obyczajowym, bez islamu. Dlaczego religia na Bliskim Wschodzie jest elementem, czynnikiem głównym i rozstrzygającym? Przede wszystkim chodzi o to, że islam, ale też judaizm to spełnia. Nie ma oddziału od sakrum i profanum. Nie ma. Nie ma czegoś takiego. W samym Izraelu tutaj widzimy to, że jest teraz przy władzy, znaczy koalicjanci Benjamina Netanyahu, Ben-Gwir i radykalni osadnicy żydowscy. Oni najchętniej, oni uważają demokrację za to przejściowy, tak? Czyli że bardziej do jakiejś już tam swojej teokracji. Czyli bardziej im odpowiada paradoksalnie wzór irański w formie żydowskiej niż demokracja liberalna. Natomiast jeśli chodzi o szczególnie świat arabski, no to religia jest wszystkim. Znaczy, bo to jest tak, islam jest religią Arabów. Tak pierwotnie Mahomet o tym mówił. Druga rzecz, Koran jest pisany w języku arabskim. Czyli, że chociaż Arabowie są mniejszością w świecie islamu, 1,9 miliarda ludzi, to taki Turek, czy taki Pers, czy Tadżyk, czy z Indonezji człowiek musi się uczyć języka arabskiego. Znaczy, jeżeli nie jest, oczywiście jeżeli chce studia religijne, to tylko i wyłącznie po arabsku musi się z tym męczyć, a to nie jest takie łatwe. Oczywiście każdy muzułmanin na tym świecie odmawia modlitwy po arabsku. Niezależnie czy jest w Polsce, czy w Rosji, czy gdziekolwiek, po prostu się tego uczy na pamięć i je odmawia. Kolejna rzecz jest taka, że cała historia, a przynajmniej to, co jest od 1400 lat, jest związane z tym, że po nastaniu islamu, czyli po śmierci Mahometa, powstało wielkie imperium, które my w ogóle bagatelizujemy. Tak właściwie ja pamiętam, przynajmniej ze starego systemu edukacyjnego, no to była jedna lekcja historii o tym w liceum. I czy w szkole podstawowej, już nie pamiętam, ale pamiętam, była taka lekcja jedna i to było dosyć imperium, które się rozciągało od Hiszpanii do Indii, tak? No i właściwie w ciągu 70 lat od śmierci Mahometa to jest de facto, to jest imperium, które powstało na gruzach dwóch ówczesnych imperiów, które wydawały się tak jakby dzisiaj Chinami i Stanami Zjednoczonymi, tak? Przyszedł ten trzeci, rozbił to wszystko, całe towarzystwo i tak właściwie, no tereny jak na tereny greckie, tereny chrześcijańskie, tereny koptyjskie, czyli egipskie, no, które tak właściwie od tysiącleci funkcjonowały, no, zostały tak właściwie bardzo, może nie szybko, ale pod światem, pod panowaniem islamu i sukcesywnie się arabizowały i sukcesywnie się islamizowały. No i to, tak właściwie to jest główny wyznacznik tak właśnie tego świata. Z jednej strony jest język, a z drugiej strony jest akurat co za tym językiem stoi, czyli tak właściwie całe pozycjonowanie społeczne, całe funkcjonowanie społeczne, kolektyw, patriarchalizm, kwestie tutaj honoru i tak dalej, wszystko jest z islamu wzięte, albo raczej odwrotnie. Mogę powiedzieć to, że raczej muzułmanie przejęli od chrześcijan, miejscowych chrześcijan, tylko że chrześcijanie już o tym zapomnieli. Nawet hidżaby to jest akurat był wynalazek chrześcijański. Ale to jest taka mądrość z Libanu, tego już tutaj nie rozwijamy, ale prawda jest taka, że Arabowie jak osiągnęli te swoje imperium, to zrobili w miarę dobrą rzecz, to znaczy zauważyli to, że stoją na niższym poziomie cywilizacyjnym niż podbite narody i po prostu no, poprzejmowali bardzo dużo, jeżeli coś nie było sprzeczne z religią, chociaż tam jeśli chodzi o monety, tam gdzie były wizerunki i tak dalej, to wszystko też stosowali i to też powstało tak właściwie pierwsza fitna od tego. Fitna, czyli konflikt, ponieważ islam tak właściwie ma ten konflikt, który jest do dzisiaj
on funkcjonuje, chociaż w różnych etapach historii on była jego żar, ponieważ po śmierci Mahometa, już tak właściwie podział w islamie nastał momentalnie na ten dwa nurty, chociaż to w sumie trzy nurty, ale tak właściwie od momentu, czyli od śmierci Mahometa już się zaczyna podział i rozdział pewnego rodzaju. Czyli mamy jeden nurt zwycięski, nazwijmy to, czyli sunna, czyli sunnici, 80% z tego 1 900 000 000 ludzi to są sunnici, tam oni są podzieleni na cztery szkoły, dlatego jeszcze trzeba różne inne wynalazki doliczyć, ale chodzi o to, że to jest, i oni, ich religia jest oparta przede wszystkim na Koranie, na sunnie, czyli na hadisach. To jest 6800 hadisów, które takie powiedzonka Mahometa, które są uważane za kanoniczne. Oczywiście tych powiedzonek jest znacznie więcej, to wszystko zależy od regionu. Niemniej i trzecim tym filarem jest Sirat, czyli biografia Mahometa. To mówimy o tej sunnie i to jest proces, który tak właściwie powstawał w cieniu dworu kalifów. Czyli po śmierci Mahometa było czterech kalifów, później było całe dwie dynastie potężne, czyli Umejadów i Abbasydów. Natomiast byli tak zwani, jak to ich, bo to jest już bardzo wulgarne określenie, jeśli chodzi o określenie tutaj tych adwersarzy sunnitów, protestanci nie możemy nazwać, ci, którzy odrzucili. Ci, którzy odrzucili, albo raczej stwierdzili, że oni są z partii Alego, czyli Shia. Partia Alego to znaczy to, że jak po śmierci Mahometa było kwestia, kto ma rządzić, to większość uznała, że nie rodzina Mahometa, a jego kompanii najbliżsi, i że to oni mają największe moralne prawo do rządzenia. Czyli to jest właśnie postać kalifa, czyli dowódcy zarówno wojskowego, politycznego i religijnego w jednym. Natomiast ta grupa mniejszościowa, która twierdziła, że jednak nie, to jednak musi zostać przy rodzinie, z czasem to się wykształciło w całą dogmatykę. To znaczy przede wszystkim rodzina Mahometa została wymordowana. W 680 roku bitwa pod Karbalą w Iraku, zginął wnuk Mahometa, imam Hussein, wiele tych wszystkich przyległości. No i generalnie powstało takie poczucie, że jedni są górą, ale drudzy są sprawiedliwi, ale są uciężeni, tak? Czyli, że ci uciężeni, czyli szyici, mają taką koncepcję, że też się różnią, też są trzy główne nurty. Ismailici, o których dzisiaj w ogóle nie będziemy mówić, bo oni w historii byli bardzo ważni, ale ich już nie ma. Zajdyci, o których teraz Państwo mogą słyszeć, ponieważ to są ci z Jemenu, którzy tam z takimi bulwami w policzkach i w klapkach zatrzymali de facto całą żeglugę na Morzu Czerwonym. No i imamici, czyli ci, którzy uważają, że imamów było 12, czyli że to jest rodzina Mahometa, czyli jego wnuk, prawnuk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że ostatni z nich, Mahdi, skrył się w X wieku i on powróci. On powróci na ostatnie czasy. On powróci wyjdzie z ukrycia, też razem z nim powróci z niebios prorok Isa, który jest tam interpretowany jako Jezus. Ja się z tym nie zgadzam, ale tutaj ten Isa się pojawia. No i to jest akurat tak właśnie dopełnienie czasów. Do tamtego... I tą rolę chcą odegrać Persowie, czy... No to jest właśnie szersza, głębsza tym, intryga. Znaczy tak mi się wydaje, że nad tym medytował w Iraku swego czasu przed 79 Ajatollah Khomeini. To jest właśnie jego autorski pomysł. Znaczy w sensie chodzi o to, że były te dwa nurty. No i jak to, w związku z tym, że Bliski Wschód jest kolegialny generalnie, nie ma takich konceptów totalitarnych, powiedzmy. Znaczy generalnie samo funkcjonowanie społeczne jest totalitarne, ale jednak nie było takich konceptów jak, nie wiem, jak w Europie był Hitler czy Stalin, którzy po prostu, nazwijmy to, patrzyli holistycznie na jakieś narody i po prostu je eliminowali, tak? Tutaj akurat generalnie był układ i podział klarowny przez wieki. Oczywiście on się troszeczkę zmieniał. Takim bardzo poważnym zmianą było to, że w 1501 roku Szach Ismail z dynastii Safawidów siłą narzucił Persji szyizm. Siłą.
Bo Persja do tego momentu, poza pewnym epizodem, była sunnicka i ten szyizm się z pewnych względów przyjął. Przyjął się chociażby z tego względu, że zawsze tam, że takim centrum, znaczy złośliwi mówią, że Persowie tak nie lubią Arabów, że już woleli tą wersję antyarabską, chociaż jeżeli mówimy o stricte o rodzinie Mahometa, to jednak to są Arabowie. Tak? Czyli na przykład każdego, kogo widzimy w turbanie czarnym, to potomek Mahometa. Czyli na przykład prezydent Islamskiej Republiki Iranu, Ebrahim Raisi, czarny turban, pochodzenie arabskie. Ayatollah Ali Khamenei, Azer etniczny, ale czarny turban, pochodzenie arabskie. Czyli bardzo dużo Irańczyków mieszkających szczególnie za granicą twierdzi, że Iran jest wcale nie rządzony przez Persów, tylko jest przez Arabów, że to jest arabska okupacja. Tak więc, ale chodzi o to, że to była bardzo duża zmiana, ponieważ nagle szyizm otrzymał bardzo poważnego sponsora. To znaczy był ośrodek państwowy, a to było czasy, kiedy to Iran po raz kolejny w swoich dziejach miał swój okres wyżowy, nazwijmy to. No i generalnie tam się ścierał z imperium, znaczy z Turkami, Osmanami, no i się też wykrystalizowało pewne podział terytorium, to znaczy były dwie najważniejsze wspólnoty. Najstarsza to jest Jabal Amil, to jest, Izrael ma pecha do geografii, wiesz, bo ten Jabal Amil to jest właśnie na granicy z Izraelem. To gdyby tam tego nie było, to w ogóle by nie było tematu szyitów. W ogóle. Tylko chodzi o to, że to tam zgodnie z tradycją Ali osiedlał swoich zwolenników, bo to są góry, trudno dostępne miejsca. Irak był tak właśnie, tam była stolica Abbasydów, więc tam też nie za bardzo mogli wszystko, nazwijmy, siedzieć i pracować te swoje doktryny, to robili w Libanie. Czyli że akurat Liban jest najstarszą tak właściwie wspólnotą i wcale nie ustępuje niczemu irackiemu Nadżafowi. Nadżaf to jest te centrum, takie najpoważniejsze centrum, ale tam tak właściwie chłopak z południowego Libanu, jak jest na Dżafie, to może turban głowę bardzo wysoko nosić, bo jest swój i tak właściwie nie ma żadnych kompleksów. Jedyny, kto powinien mieć kompleks z tego towarzystwa, to Irańczycy, bo są tak właściwie najmłodsi z tego całego towarzystwa. No ale też tutaj mieli tak właściwie, to było też te ciało zbrojne, ta polityczne, gdzieś tam zawsze ten szachowi irańscy wspierali ten szyizm, chociaż oni to robili w celach zwykle imperialnych, tam generalnie nie za bardzo się wtrącali, no ale przyszła zmiana bardzo poważna w XX wieku, mianowicie kiedy to na porządki polityczne w samym Iranie nałożyła się kwestia zasadnicza, to znaczy dynastia Pahlawich rozpoczęła proces wielkiej modernizacji. Dzięki temu ten kraj tak właściwie stanął na nogi i zaczął wykorzystywać swój potencjał, który on ma. Taka ważna uwaga, która jest tutaj istotna, którą chciałbym poczynić, nie przerywając więcej twojego wywodu, dotyczy tego, że Iran z okresu Rezy Pahlawiego był sojusznikiem Izraela. Był sojusznikiem Izraela z tego względu, że konflikt izraelsko-arabski wtedy nie miał odcienia jeszcze religijnego tak bardzo. Czyli Iran jako nie Arabowie, oni tak właściwie ich to w ogóle nie interesowało. Co więcej, Żydzi mieszkają w Iranie 2500 lat. W Polsce mieszkali 1000 lat, ale zawsze się trzymali od nas daleko. Mieli jidysz, mieli swoją jidyszkalt. Tego nie ma w Iranie. W Iranie mówią farsi. Tak? Ja nawet byłem w synagodze w Iranie, w Shiraz. To był w ogóle zupełny przypadek, tam wszedłem. To była taka sytuacja, że naprzeciwko był kościół ormiański. Na jednej ulicy, po jednej stronie synagoga, po drugiej stronie kościół ormiański, Ormianie byli zamknięci. To wszedłem do budynku, który był naprzeciwko. Myślałem, że taka zakrysja czy coś w tym stylu. No i patrzę, no to ja miałem oczy jak 5 złotych i ludzie, którzy tam byli, mieli oczy jak 5 złotych, tak? Wszyscy w jarmułkach i odmawiali minian, tą modlitwę, że musi być 10 Żydów. Tam szybko wyskoczył lider tej synagogi, prawda, z dobrym angielskim. Jak mogę ci pomóc. Ja byłem zdziwiony. Okazało się, że generalnie to fajnie, że jestem, ale potrzebuję państwowe pozwolenie, żeby tutaj być. A jak się spytałem, ile mi to zajmie, te państwowe pozwolenie, no to ten pan powiedział bardzo długo. Zrozumiałem aluzję, ale chodzi o to, że Żydzi w Iranie są cały czas, około 400 tysięcy Żydów tam mieszka. Natomiast istotne jest to, że Chomeini opracował koncepcję, która
była rewolucyjna. To znaczy, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej... Część tego jest, proszę Państwa, w tej książce. Tak jak już mówiłem wcześniej, szyici, oni byli pozbawieni władzy i wpływów. Tak? Każdy podział stanowisk i gdziekolwiek, w Libanie, w Iraku, szyici zawsze byli pomijani. Oni też się nie pchali do władzy, też trzeba uczciwie przyznać, że byli zadowoleni tak właściwie tą swoją autonomią wewnątrz własnych wspólnot tam i byli ukryci. Nie wszyscy i nie wszędzie wiedzieli, gdzie oni są i tak dalej. Tak więc tutaj Chomeini miał inną koncepcję, mianowicie taką, że pod nieobecność Mahdiego, a to jest bardzo ważne, ponieważ my tu mówimy o państwie, które jest atomowe, albo będzie niedługo atomowe. Pod nieobecność właśnie Mahdiego, czyli ostatniego tego imama, który wróci na koniec czasów, no to tak właściwie światem powinien rządzić jeden z ajatollahów, najwyższy ajatollah. Oczywiście Chomeini pomyślał o sobie, że jest tym najwyższym ajatollahem i to wywołało ogromny sprzeciw na początku, zarówno jego, bo był na emigracji w Nadżafie w Iraku, no i w tym, nazwijmy to, w tym takim centrum poważnym wywołał ogromny sprzeciw, że to jest w ogóle koncepcja jakaś niedorzeczna. Tylko że Chomeini zagrał wabank. Znaczy, po pierwsze, miał zwolenników swoich w Iranie. Po drugie, no, sytuacja polityczna ku temu się jakoś złożyła. No i też takie okoliczności wyniknęły, że szach wyjechał, Chomeini wrócił. No i ktoś musiał, tak właściwie władza leżała na ulicy. Jeszcze jest jeden ciekawy element, też opisany w książce Kim Katas Czarna Fala. W jaki sposób, proszę Państwa, do rewolucji irańskiej została użyta kaseta? Ja nie chcę zdradzać nic więcej, ale to jest też początek precyfrowej, archeologicznej technologii, ale to jest doskonale opisane, zresztą kolportowana z Libanu, tak. Żeby nie było. Tak, no oczywiście, no, w końcu to i tam przemysł muzyczny i tak dalej, na przykład dlatego teraz można zobaczyć, dlaczego Iran wspiera przemysł filmowy. No, filmy Tabulik są na bardzo wysokim poziomie. Świetne kino. Świetne kino. Nie wszyscy reżyserzy są już aresztowani, czy musieli wyjechać, ale jak zobaczymy te wszystkie filmiki, które teraz Huthi pokazują, czy Hezbollah pokazuje, no to jest kino najlepsze, ale skądś to się wzięło, tak? No, jednak mają te warsztat i te rzemiosło ukształtowane właśnie na tych, wydawałoby się, świeckich strukturach. Natomiast chodzi o to, że koncepcja Chomeiniego była o tyle rewolucyjna, że przejął władzę i przejął niesamowity kapitał za sobą. I ten kapitał oczywiście związany był z tym, że Iran, no po pierwsze, był kraj mocno rozwinięty i jak to w rewolucji tam wszystko było już tak wywrócone do góry nogami, ale miał bardzo dobry punkt wyjścia. No i oczywiście ropa naftowa, gaz i to wszystko powodowało to, że on sukcesywnie mógł realizować swoje koncepcje, ponieważ po pierwsze ta koncepcja zakładała to, że Iran jest tylko i wyłącznie przyczółkiem do wszechislamskiej rewolucji. Tak, na początek islam, bo każdy radykalizm islamski na początku patrzy tylko i wyłącznie na swoje własne podwórko. Po drugie, do tego, że no, miał tak właściwie możliwości i wpływ, ponieważ ta rewolucja islamska w Iranie była czymś tak szokującym, to o tym właśnie możemy przeczytać w tej książce, że echa było tak właściwie na całym świecie islamu, w Egipcie, w Libii, tak właściwie wszędzie. No i to akurat wedle prostej logiki, która akurat w tym regionie panuje, skoro ktoś wygrywa, to znaczy Allah jest z nim. I to powoli, bardzo powoli Iran zaczął oddziaływać w bardzo wrażliwych punktach, nie tylko na swoich sąsiadów, ale przede wszystkim adwersarzy. To znaczy pierwsze oczy, które skierował, znaczy Chomeini od razu skierował oczy na dwa kraje. Jeden to jest Afganistan, który był najechany przez Sowietów, a tam też jest dużo szyitów, a drugi to był Irak. I wybuchła wojna iracko-irańska i to było ciekawe, ponieważ po obu stronach barykady była kwestia palestyńska związana. Tylko że Saddam chciał arabskiej Palestyny, Chomeini chciał islamskiej Palestyny. I jemu nie przeszkadzało to, że akurat to jest kwestia jakichś tam podziałów sunna, szyja, w ogóle to jest obojętne. Tylko jemu chodziło o to, żeby akurat właśnie mieć te wrota, dzięki którym on wejdzie w świat, wydawałoby się niedostępny i obcy, ale przez te dekady trwania tak właściwie tego kierunku, który to powoduje to, że cała edukacja, media,
finanse są po prostu w pewien sposób przetransformowane, to zmieniające tak właściwie no, rzeczywistość lokalną. To znaczy nie można powiedzieć to, żeby Iran panował nad Nadżafem, znaczy żeby oni kontrolowali Nadżaf, ale jeżeli popatrzymy na to, na punkt wyjścia, który był w Iranie, znaczy w Iraku w 79 roku, a dzisiaj po tych zaledwie 40 kilku latach, to mamy zupełnie inny Irak. Jeżeli zobaczymy na Liban, który był w 82, tak właściwie ci szyici to nawet bardziej komunizowali, a nie w meczecie siedzieli, to mamy zupełnie inną rzeczywistość, właśnie długofalowo wypracowaną między innymi przez po pierwsze naukę, po drugie finanse, po trzecie cel, który im się udaje robić, ponieważ tak jeszcze jest taka dość duża złośliwość tego wszystkiego, że mają bardzo dobre kadry, znaczy mieli bardzo dobre kadry, jeśli chodzi właśnie o te złote pokolenia lat 80., jeśli chodzi o szczególnie Liban, Irak. No i to jest istotne. Trzecia rzecz, która jest tutaj bardzo ważna, to jest to, że podstawowa zasada rewolucji irańskiej jest zmiecenie reżimów. Zmiecenie reżimów nieislamskich, w krajach muzułmańskich, które on uważał za nieislamskie, z Arabią Saudyjską na czele. Na czele absolutnie. I to jest doktryna do dzisiaj obowiązująca, chociaż oczywiście politycznie się trochę się odprężyło, ale... Co w takim razie tutaj na tym tle, na przykład z Jordanią? To już przechodzimy do współczesności, czy ogólnie? Nie, no jak oni patrzą na Jordanię, która jest bardzo specyficzna. Znaczy Jordania ma, znaczy po pierwsze tak, rodzina haszymicka chyba do XIV czy XV wieku była szyicka, to się pamięta. Oni są z Hidżazu. To jest bardzo poważna rodzina. W samej Jordanii jest chyba dwa groby imamów i na pewno 5 czy 6 już w Dolinie Jordanu ważnych sahibów, ważnych towarzyszy Mahometa. No to są miejsca szyickie. Moim zdaniem Jordania jest do przekręcenia przez Iran w najbliższych latach. Tym bardziej, że się otwiera sytuacja teraz taka, że granica syryjsko-jordańska jest bardzo mocno niespokojna i przez tą granicę tak właściwie Iran naciska na Jordanię. Oczywiście jest to w sposób teraz całkowicie tak jakby nazwijmy to dopuszczalny, niegroźny politycznie, to znaczy broń i narkotyki. Natomiast coraz głośniej się mówi o tym, że mogą się tam pojawiać bojownicy, którzy mogą atakować Izrael z terytorium Jordanii. Oczywiście to komplikuje całkowicie sytuację królowi, ponieważ kilka takich ataków, a będzie wielki kryzys nie tylko polityczny na linii z Izraelem, ale to będzie upokorzenie władcy. A Jordania ma 80% poddanych, to są Palestyńczycy świadomi narodowo. Tak więc Jordania jest akurat moim zdaniem grupą bardzo wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o zakusy Iranu. Jordania z swojego czasu bodajże przed pandemią, pamiętam, miała nowe otwarcie z Iranem. Natomiast Iran w ogóle tam jest popularny. Ja byłem kilka razy w Jordanii niedawno i to odkryłem to, że akurat tam na Iran złego słowa to ja nie słyszałem. Na Saudów słyszałem, ale na Iran nie. Tak więc to jest kraj, który prędzej czy później, między innymi poprzez sprawę palestyńską, no tutaj widzimy właśnie tą potęgę Iranu, znaczy w sensie pod tym względem, że Iranowi nie chodzi o to, żeby każdy był z nimi. Iranowi chodzi o to, żeby tak właściwie każdy realizował we własnym zakresie jego interesy. Czyli sprawa palestyńska to jest akurat właśnie teraz idealną taką sprawą do wywracania, ponieważ ulica z jednej strony sprzyja sprawie palestyńskiej, ale elity nie chcą mieć dalszego tego rozgardiaszu i chcą jakoś zakończenia tego konfliktu, który przede wszystkim by wymagał kompromisu z Izraelem. I to jest akurat właśnie taki dlatego też wszystkie demonstracje propalestyńskie są zakazane w krajach arabskich, w większości. A raczej już we wszystkich, ponieważ jak już Ahmed wyjdzie, to ja sobie bardzo szybko przypomni to, że w Egipcie też są problemy. Z drugiej, no i to jest akurat właśnie pewnego rodzaju no, mądrość Iranu, że trzymając tę sprawę palestyńską w ręku, no oddziaływuje oddolnie, tak? No bo Rosja i Iran oddziaływują oddolnie na społeczeństwa bliskowschodnie. Rosja już teraz na elity też, ponieważ dużo się zmieniło w ostatnich latach. Natomiast to jest śmiertelne, groźne dla tych systemów, tak?
No dobrze, to jest jeszcze jedna taka kwestia trochę natury historycznej, odbiegająca teraz bezpośrednio od... Znaczy, nie da się uczyć na Bliskim Wschodzie od religii, ale jak wyglądały relacje przez całe lata, no bo to już jest obrzeża, sporo o tym pisał dr Jerzy Rochoziński, polecam książki. Mamy Kaukaz, mamy ten łącznik między Kaukazem, Iran w kierunku Rosji. Jak wyglądały relacje wzajemne tych państw, zwłaszcza od okresu też komunizmu? Znaczy, no, relacje były takie, że to było albo tureckie, albo perskie, albo rosyjskie. To nie było trzeciej opcji, tak? No dobrze, w starożytności Ormianie mieli państwo, tak? No, Gruzini też, ale jeżeli mówimy o nowszych czasach. Natomiast oczywiście sytuacja jest o tyle ważna, jeśli chodzi o Azerbejdżan. Azerbejdżan jest tureckojęzyczny i tureckoetniczny, tak? To jednak to są, nazwijmy to, etnicznie najbardziej spokrewnieni Turcy, nawet zresztą Turcja uważa Azerów za Turków, ale to są szyici historyczni. No i oczywiście oni z komunizmu wyszli jako biała plama, to znaczy nie za bardzo kojarzyli cokolwiek. To swojego czasu były takie z nadworca autobusowym w Tabrizie kolejki turbanów tych wszystkich uczonych w piśmie i po prostu tylko pakowało się do autobusów i wysiadali w Baku, to jest tam 300 kilometrów obok siebie, więc niedaleko. No i tam oczywiście tutaj rodzina Alijew dość mocno się temu przeciwstawiała. No, ze zrozumiałych dla siebie względów, ponieważ wiedzieli, że jak się tutaj im społeczeństwo zislamizuje, jak wyjdzie z komunizmu w islam, no to szybko znajdą się na gałęziach, tak? I na szybach naftowych powieszeni, no bo tutaj to jest istota tak właściwie całego tego systemu irańskiego, żeby władzę poprzewracać. Natomiast oczywiście mamy też inną sytuację względem Armenii, chociażby z tego względu, że w Azerbejdżan, no jednak poprzez Turcję miał kontakty z Zachodem, Turcja państwo NATO, no i też Azerbejdżan dość, już nie pamiętam w którym to momencie, ale jakoś skumał się z Izraelem. To wynikało też między innymi z tego, że no, konflikt w Karabachu, znaczy Karabach i południowy Liban mają do siebie bardzo podobny teren, więc to co Ormianie, znaczy to co Azerowie zrobili Ormianom w ostatnich dwóch wojnach, to można tutaj rozpatrywać, że było mocno analizowane przez Izraelczyków względem jak oni się będą chcieli z Hezbollahem w swoim miejscu i w swoim czasie porachować. No, generalnie Azerbejdżan wszedł w kierunku zachodnim, chociaż reżim jak najbardziej autorytarny, niedemokratyczny i no, różnie tam to wygląda. Armenia oczywiście miała troszeczkę inną sytuację, ponieważ po pierwsze jeżeli Azerbejdżan jest uważany przez Persów za zbuntowaną prowincję, która generalnie to jest dla nich obraza, że w ogóle ktokolwiek tam z Baku śmie w ogóle protestować, no bo tam generalnie pamiętajmy o tym, że na Bliskim Wschodzie to raczej skromność to nie jest cecha władców, to Armenia, oczywiście Ormianie mają bardzo duże wpływy w samym Iranie, są obecni w Iranie i te relacje generalnie troszeczkę się inaczej poukładały. Między innymi z tego względu, że zwycięstwo w pierwszej wojnie Karabach ormiańskie, no, ułatwiło sytuację dość mocno Iranowi, z tego względu, że rozdzielił Azerbejdżan od Turcji, czyli nie ma tego pasa łączności terytorialnej. W samym Iranie mieszka 22 miliony Azerów, kilka milionów jeszcze innych ludów tureckich, tak więc oni się bardzo boją tego panturanizmu, żeby nie zostać zdezintegrowany terytorialnie przez przypływ jakiegoś nacjonalizmu. No i też oczywiście Armenia to jest idealny łącznik z Rosją. I to jest dlatego też między innymi, dlatego Iran będzie optował za Armenią w jakimkolwiek kształcie ona by nie była. I być może nawet by poszedł na jakąś eskalację z Azerbejdżanem, gdyby sytuacja była ich zdaniem niekorzystna dla Iranu. Gruzja, no to jest ciekawa historia, znaczy tutaj jest akurat oczywiście wyjście na Morze Czarne, natomiast no Tbilisi mi się z Teheranem kojarzy.
Może bardziej nie, z Isfahanem. To już tak mi się tak kojarzyło. Pełno Persów. Tutaj oczywiście kierunek zachodni, który, albo raczej zachodnio-wschodni, różnie to tam Gruzja oparła, ale chodzi o to, że takie kraje jak Iran, one kraje, które są obok Iranu i mają dobre relacje i w którym to Irańczycy mogą wydawać swoje pieniądze, to jest ma dobrze. To znaczy, no, pamiętajmy o tym, w Iranie 51% ludzi jest być może nawet analfabetami i być może jest po prostu totalną biedotą, ale są ludzie, którzy mają pieniądze, a nie zawsze i nie wszędzie mogą je wydać w tym kraju, no bo są restrykcje religijne. Natomiast właśnie w Tbilisi czy Batumi jest to takim miejscem, gdzie Irańczycy mogą wydawać pieniądze, mogą się bawić i mogą żyć. Tak więc tutaj akurat, jeśli chodzi o ten aspekt gruziński, jest to ciekawe. Oczywiście zakusy swojego czasu, zakusy, jeśli chodzi o Kaukaz, Iranu, były znacznie głębsze, tak, Dagestan, przecież to prowincja Iranu swojego czasu i tak dalej, ale te sentymenty na odcinku dalszym są chyba dość mocno wytłumione. W ogóle generalnie Iran, przynajmniej współczesny Iran, nie domaga się redefinicji swoich granic. To znaczy, najlepszy przykład jest Bahrajn. Bahrajn, kraj do wywrócenia, on już jest wywrócony prawie. I to w tej wojnie, przez tą wojnę jest wywrócony w sumie. Tam w Bahrajnie, to jest mała wysepka w Zatoce Perskiej, około 70% poddanych króla Halifa jest szyitami, rodzina rządząca oczywiście jest sunnicka. No i tam generalnie, gdyby nie interwencja Arabii Saudyjskiej w 2013 roku, no to już by ten Bahrajn wrócił do irańskiej macierzy, tylko że na przykład Irańczycy nie za bardzo chcieliby może ten Bahrajn, ale bez Arabów. Tam są Arabowie i to też trzeba pamiętać o tym, że te uprzedzenia są bardzo, ale to bardzo silne, bardzo, bardzo poważne. Sam fakt, że na przykład generał irański Soleimani mówił po arabsku, tak, to jest bardzo zawsze podkreślane. Sam Chamenei mówi po arabsku, ponoć bardzo dobrze. I to też jest takie istotne, jeśli chodzi o pewne aspekty komunikacyjne i pewne aspekty polityczne też, szczególnie w kierunku świata arabskiego, ale oficjalnie Iran nie chce zmieniać swoich granic i bardzo mądrze robi, ponieważ to jest otwieranie o wiele większych problemów, tak? No mamy, oczywiście w Iranie są Kurdowie, którzy też mają różną swoją percepcję, Azerowie, jest też silny separatyzm Beludżów, którzy teraz mieliśmy wymianę ciosów z Pakistanem, właśnie Iran tutaj uderzył w pakistański Beludżów, Pakistan, w irańskich Beludżów, tu też o Arabach już chyba mówiłem. Tak więc tutaj akurat jest taka zresztą koncepcja, co zrobić z tym Iranem. No i to właśnie jedna jest taka, żeby ten reżim był oddolnie obalony w coś, co akurat ja nie wierzę, z tego względu, że są trzy Irany de facto, tak? W jednym Iranie są trzy Irany, pomijając oczywiście aspekty etniczne, to jest przede wszystkim to, że jest Iran ten zaawansowany społecznego, ten po 79 roku. Jest ta biedota, która no niejako wspiera mimochodem ten awans społeczny, bo ktoś te pałki musi nosić. No i jest ta stara elita, która nie została wymordowana. Chociaż były koncepcje, żeby ją wymordować, ale po prostu Saddam Hussein uderzył. No nie było czasu, tak? No nie było tego czasu, który Sowieci mieli w latach 20., 30. na czystki. Tylko po prostu chodzi o to, że Saddam Hussein tak właśnie nie czekał i wojna z zewnętrznym wrogiem już to doprowadziła do tego, że już nie było możliwości na wewnętrzne czystki. Później Khomeini umarł, to już Chamenei stwierdził, że mamy odwilż, tak? No bo potrzebujemy tu gospodarkę, a do gospodarki potrzebujemy jednak jakąś mieć elitę intelektualną. I dzięki temu tak właśnie mamy te trzy Irany. Natomiast tutaj akurat właśnie jedna koncepcja jest ta, żeby Irańczycy sami to obalili, coś co akurat ostatnio próba, czyli ta Mahsa Amini odnośnie tej śmierci, tej Kurdyjki i te protesty, to pokazały to, że zawsze znajdzie się więcej basiżów z kijami, czyli tej bezpieki z kijami, żeby to towarzystwo z północnego tego ekskluzywnego, bogatego, bananowego tej części miasta spacyfikować. No, taką drugą koncepcją jest przede wszystkim to, żeby jakoś etnicznie go rozłączyć, tak? Czyli żeby Azerbejdżan poszedł do siebie, żeby może Abadan się gdzieś tam odłączył. No to wydaje się bardziej prawdopodobne, chociaż też raczej dużo by było tutaj czasu do tego, no bo jednak też trzeba wziąć pod uwagę to, że po pierwsze
całość kultury Iranu to nie jest tylko i wyłącznie Persja i Persowie, tylko też inni, tak? Żydzi, Ormianie, Azerowie, Kurdowie. Oni wszyscy współtworzyli to dziedzictwo irańskie, pod którym oni się podpisują. I, no i tak właściwie no to jest coś, co nam się nie udało jako Rzeczpospolita. Irańczykom to się w pewien sposób udało. I Irańczycy po prostu no, potrafią te sprawy imperialne tak załatwić, że obcy za nich realizują własnymi rękoma, własnym życiem, imieniem interesy Iranu. No dobrze, to są jeszcze dwa ważne państwa. Jedno jest w regionie, ale ma potężne wsparcie, potężnego adwokata swoich interesów, czyli Stany Zjednoczone. No i oba te państwa nie są kochane w Teheranie. Przypomnę tutaj chociażby o obaleniu Mohammada Mossadegha przez operację specjalną CIA realizowaną przez Kermita Russella w latach 50. I to gdzieś chyba jest w tej pamięci irańskiej bardzo silna, mam takie wrażenie. Czy Ajatollahowie to przypominają. Tak, bo okres Pahlawiego to jest usadowienie właśnie szacha jako tego, który w regionie, nie Izrael właśnie, ale właśnie szach miał realizować te interesy. Wtedy istnieje, to jest opisywane głównie w książkach Josi Melmana, na przykład bardzo silna współpraca na poziomie służb pomiędzy Izraelem a Iranem. No ale potem mamy tak. Najście na ambasadę amerykańską i przetrzymywanie przez ponad 440 dni pracowników ambasady amerykańskiej w Teheranie. No a kiedy rodzi się konflikt z Izraelem? To znaczy, to taka poprawka, że kobiety i kolorowi pracownicy zostali zwolnieni od razu. Tak, to prawda. To tutaj trzymano tylko mężczyzn i trzymano ich do momentu, w którym to Chomejni nie zobaczył w telewizorze, że Reagan został zaprzysiężony. Tak, to też trzeba tutaj pamiętać, że no i też oczywiście Reagan pomimo różnej dialektyki, no to jednak Izrael i Amerykanie tutaj pomogli dość mocno Iranowi, jeśli chodzi o cały ten Iran kontrast, tak, cała ta broń trofejna na Araba, którą Izrael zdobył, trafiła do Iranu i nie tylko. To była bardzo krwawa, długa wojna Iraku z Iranem, straszna rzecz. Miejmy nadzieję, że wojna na Ukrainie nie będzie czymś takim samym, no bo ona była całkowicie dewastująca, no i ale ona też była błogosławieństwem dla Iranu. Natomiast jeśli chodzi teraz o wątek Izraela, to już jest... Tylko przypomnę, że jest drobny wątek Polski wspominany przez Josi Malmana w jednej ze swoich książek, czyli izraelski handlarz bronią, który w latach 90. operował w Polsce, proszę Państwa, i dostarczał broń do Iranu. Potem skazany został w Izraelu na 15 lat pozbawienia wolności. Powinien już wyjść parę lat temu, więc mamy taki tutaj drobny wątek polski jeszcze. Polsko-izraelsko-irański. Znaczy chodzi o to, że rewolucja irańska, rewolucja islamska de facto, trzeba to tak nazywać, no bo sam Chomejni też nie był Irańczykiem, jego rodzina była z Pakistanu, to ona zakładała przede wszystkim sakralizację konfliktu izraelsko-arabskiego. Sakralizację pod tym względem, że pierwsza wojna to była pomiędzy państwami, krajami arabskimi i Izraelem, tak? I to była uważana za wojnę kolonialną. Druga w sumie tam już trzecia też, ale chodzi o to, że tutaj Izrael się raz ścierał z projektem panarabskim, innym razem komunizującym, innym razem gdzieś tam jakiś może nacjonalizm arabski był, tak? I te wszystkie projekty klęska, tak? No, pomijając wojnę 73 roku, bo ja tutaj często w różnych, szczególnie w naszej literaturze pojawia się jako sukces Izraela, to była klęska totalna, no bo pamiętajmy o tym, ta wojna trwała 3 tygodnie. Być może Izrael wyszedł na pole startowe na Damaszek i 100 kilometrów od Kairu, ale Napoleon w Moskwie też był, tak? Ja sobie nie wyobrażam, żeby Sharon wjechał do Kairu. No to jest niemożliwe, tak? Miasto już wtedy było chyba tam 8 milionów, tak? Czyli
4 razy więcej niż ówczesny Izrael. Tak więc, ale to tak się ładnie sprzedaje, ale chodzi o to, że Amerykanie wkroczyli wtedy do... Mieli tą interwencję taki i Sadat zrobił coś, co go później kosztowało życie, ale bardzo sprytnie tak właśnie zmienił obóz. To akurat im się opłacało, ale to już jest osobna historia, ale też opisywana z różnych wątkach właśnie tutaj w tej czarnej fali, bo to jest ważne. Natomiast chodzi o to, że do rewolucji irańskiej de facto nie było tutaj konfliktu jako islam. Oczywiście król Faisal, król Arabii Saudyjskiej płakał po tym, jak Al-Aqsa została zajęta przez Żydów, tylko że trzeba wziąć pod uwagę to, że oficjalnie Al-Aqsa nie należy do Izraela. Oficjalnie należy do króla Jordanii. Tak samo jak Bazylika Grobu Świętego. No ale to jest tylko taki formalizm realnie, znaczy jak jest realnie, tak trzeci najświętszy meczet dla muzułmanów, no trafił w ręce niemuzułmanów, to już jest płachta na byka, chociaż ta Jerozolima przez stulecia była zapomniana, w ogóle Damaszek to jest miasto ważne, Jerozolima to, no to było tak właśnie zapomniane. Dla samych szyjtów Nadżaw, to numer 3 to jest Nadżaw. Teraz Al-Quds jest tak właściwie już jest tym hasłem od kilku lat, które Hezbollah dość mocno promuje, ale to też pokazuje, jak oni zmieniają tą tradycję lokalną, te wyobrażenia lokalne, no bo to tak właściwie jak 100 lat wcześniej ta droga do Al-Quds była otwarta, to nikt tam nie chodził, tego Al-Quds, po co, tak? Więc ten. Natomiast tutaj Chomeini właśnie wniósł ten element już tej świętej wojny, chociaż wcześniej oczywiście ta święta wojna była różnie tam ogłaszana, ale ona po prostu była, no nie było tych instrumentów, żeby tą świętą wojnę, nazwijmy to, w wydajny sposób prowadzić, no bo ciężko tutaj oceniać, żeby nawet i pobożni oficerowie egipscy, egipskiej armii, no, prowadzili dżihad. Raczej wszystko robili zgodnie z jakimś radzieckim rzemiosłem wojskowym, tak, na ile tam potrafili, a w 73 roku no, pokazali, że potrafią. Natomiast tutaj akurat właśnie pojawił się ten nowy koncept, przede wszystkim to, że jeżeli to jest sfera sakrum, jeżeli już mówimy o tym politycznym islamie, to już nie mamy kompromisu. Czyli, że nawet jeżeli była ta, oczywiście konferencja w Chartumie, było te, że w 68 roku i było to, że 3 razy nie ze strony arabskiej, ale, czyli, że nie, żadnego uznania, żadnych rozmów i żadnych, i nie będzie two state solution, tak? Czyli, że nie powstanie żadna Palestyna, czy w sensie, powstanie Palestyna, ale zamiast Izraela. To tutaj akurat jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że w latach 70. już powstała ta koncepcja. Czyli, że na terenach, które Izrael zajął w 67 roku, że tam powstanie Palestyna i że to będzie jakieś rozwiązanie w przyszłości wykonalne. Oczywiście projekt dżihadu, no to zakładał to, że nie ma czegoś takiego, jak żaden kompromis. Z tego względu, chociażby jeszcze tylko kontekst irański, a nie pamiętam, czy to akurat o tym pisała w Czarnej Fali, ale trzeba pamiętać o tym, że w 680 roku pod Karbalą odcięto głowę wnuka Mahometa, imama Husseina. Ta głowa się znalazła w Damaszku. Kilka miesięcy temu Ebrahim Raisi był w Damaszku i był w meczcie Umejadów. Ober sunnickiej meczecie, tak? W ogóle sunna nad sunną, tak? Trochę tak jakby przyjechał patriarcha Moskwy do Częstochowy i tam się tam jakoś tam porządził, to akurat było naprawdę bardzo ważne, bardzo takie komunikat, który naprawdę bardzo mocny był. No i też kolejny mecz, w którym była ta głowa, jest Iskelon, dzisiejsza Ashkelon, jakieś 20 km od Gazy. Czyli jak ktoś Państwu mówi, że będzie bomba atomowa z Iranu na Izrael, to nie będzie. Między innymi z takiego niuansu. Natomiast chodzi o to, że jak mamy sakralizację tego wszystkiego, to oczywiście wykracza w ogóle całkowicie kompromis. No i też wnosi przede wszystkim to, co sami szyici znali bardzo dobrze, ale nie znali tego sunnici. Sunnici byli tą opcją zwycięską. Natomiast szyici, poświęcenie, martyrologia, kult męczeństwa, oni to wszystko doświadczali przez 1400 lat, więc oni teraz tak właściwie to wnieśli jako ten element tej walki. To znaczy, że no może Irak miał lepsze uzbrojenie, ale to jednak te masy irańskie, albo raczej afgańskie często i też arabskie przechodziły przez te pola minowe, tak? No bo Irańczycy się domyślili, po co naszych mamy tam przez pola minowe przeprowadzać, jak możemy nagadać Afgańczykom, szyitom z Afganistanu, którzy tak nie mają nic do stracenia. Oni tam się o Chomeinim nasłuchają i przebiegną przez te pola minowe. A kto przeżyje, to wola Allaha, a kto nie. Kluczyk ma tutaj... to jest bardzo brutalne, ale takie są fakty. I dlatego też Izrael tak właściwie tutaj stał się tym wrogiem z jednej strony jako produkt kolonialny, czyli ten sam co szach, ale z drugiej strony też i sakrum. Czyli, że musi Izrael być zniszczony,
Że musi, znaczy jeszcze tutaj jest kwestia wiary, ponieważ zgodnie z zarówno u sunnitów, jak i u szyitów, Mahdi musi się pomodlić w Al-Aqsa. No wiemy o tym, że jak będzie Izrael, to nie wpuści Mahdiego, tak? Mało tego, wtedy ma być odbudowana jeszcze świątynia Salomona. Więc a to protestanci wiedzą i Żydzi, tak? W sensie chyba katolicy też, ale tutaj na przykład Palestyńczycy uważają, że żadnej świątyni Salomona nie było, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę. Więc ten, bo islam nie ma jednego wspólnego, nazwijmy to, wierzenia w różnych tam rzeczy. To jest po prostu często co innego jest w Iranie, co innego jest w innych krajach. Natomiast chodzi o to, że wprowadzenie tego elementu sakrum uniemożliwia jakikolwiek kompromis. Ponieważ jeżeli to się staje częścią elementu wiary wiary, która akurat wcale nie musi się od razu zrealizować. Bo to tak samo jak wiara w ogóle każda inna, tak? Wie, że coś się stanie w przyszłości. I tym samym sposobem to rozciąga cały projekt walki z Izraelem i Ameryką, chociaż mogę powiedzieć to, że sam koncept konfrontacji z Ameryką jest mocno niepopularny w Iranie. Bo jednak nawet sami historycy określają, że dzisiejszy Iran to jest jednak epoka westernizacji, mimo wszystko. Mimo to, że Iran to tam panuje, to jednak jest projekt o westernizacji. Nie wszędzie i nie wszystko, tak właściwie ajatollahy zawróciły to. I nawet sprytnie to robią, że tego nie robią. Po prostu Iran ma swoją specyfikę, ale jest dalej pod procesem. No, osiągnięcia technologiczne, wojskowe, militarne, to jednak pokazuje to, że oni naprawdę tą matematykę, nauki ścisłe, technologie i tak dalej mają bardzo mocno rozwinięte. Nawet mimo, że Izrael włączył się, raczej jego służby, przede wszystkim Mossad, ale nie tylko, w próbę niszczenia potencjału nuklearnego Iranu, nawet dochodziło przecież do licznych skrytobójstw, licznych i nielicznych, ale dochodziło do nich, to ten projekt najprawdopodobniej nie został zatrzymany. Znaczy, generalnie tutaj dwie rzeczy są ważne, czy w sumie trzy rzeczy. Na początku jest to, że jak wybuchła rewolucja, w ogóle generalnie Khomeini przejął władzę, to Izrael nie za bardzo wiedział, co to jest. W sumie nikt nie wiedział, co to jest. Natomiast nikt nie wiedział, o co chodzi z tymi szyitami. Izrael miał bardzo dobre rozpoznanie świata sunnickiego, świata lewantyńsko-arabskiego. No, bardzo dobre, tak? Bo chodzi o to, że trzeba wiedzieć, z kim rozmawiać i kogo przekupić, a reszta już się wszystko sama załatwi. Albo raczej to jak Izrael zajął zachodni brzeg, to przecież zwołał Radę Mokhtaras. Mokhtaras są ci szejkowie i tam po prostu powiedzieli prostą rzecz. Chcecie eksportować swoje winogrona do Ammanu? Chcemy. No to siedzi cicho i siedzieli, tak? A z czegoś trzeba żyć, tak? Trzeba z czego żyć. Tutaj gospodarka jest najważniejsza, to pamiętajmy o tym, że Allah na Bliskim Wschodzie daje tylko dobrą pogodę, tak? Ale tutaj trzeba po prostu te swoje utrzymanie zarabiać. No i chodzi o to, że jak w 1982 roku Izrael pojawił się w Libanie i w tym nieszczęsnym Jabal Amel, gdzie szyici witali Żydów. Dosłownie witali Żydów, bo byli gnębieni przez Palestyńczyków z OWP, to tak właściwie nikt nie rozpoznawał w ogóle jakiekolwiek zagrożenia. Dobra, no rewolucja w Iranie była. Jakie to ma znaczenie dla Izraela? Żadne, tak? No, siedzi, gada jakiś starzec w turbanie po persku, wszyscy Arabowie się z tego śmieją, w ogóle nie mają tutaj żadnych tych. Nagle okazało się, że nie, że to jest po prostu śmiertelnie poważne, ale też wynikające trochę z braku ich wiedzy, ponieważ jest takie miasto Nabatije, to jest w południowym Libanie. Notabene niedoszły zamachowca Salmana Rushdie był Libanczykiem z Nabatije, szyitą oczywiście, no bo jak się jest z Nabatije, to się jest szyitą, jak się jest szyitą, to się jest z Hezbollahu. Jeszcze tego w żaden sposób nie można udowodnić, tak, ale po prostu jest. To, że szkoły skończyłeś tam, meczet skończyłeś tam, pracowałeś tam, żyłeś, to jesteś w jakiś tam sposób powiązany, przynajmniej w tej ideologii jesteś, tak, zapoznany. No i chodzi o to, że było święto Ashura. To jest święto, kiedy to szyici tam się biczują, upamiętniają tą śmierć imama Husseina pod Karbalą, no i patriot izraelski tam wjechał i nie widzieli, co się dzieje. No bo skąd? No wtedy w tamtych czasach nie było internetu, nie było YouTube'a, telewizja izraelska, to ja nie wiem, co pokazywała, chyba nic w sumie, bo to też były takie czasy jeszcze tego socjalistycznego Izraela, który tam się wypierał troszeczkę tej nowoczesności, tak? No i chodzi o to, że doszło do wymiany ognia, albo raczej do jakichś tam kilku starci śmiertelnych tych, no i nagle okazało się, że nie.
to już Żydzi przestają być mile widziani. I szybko pojawili się tam ludzie, którzy zaczęli, nazwijmy to tutaj, kierunkować uwagę na to, co Chomeini mówi. A to nie było też takie oczywiste z tego względu, że Libańczycy z południa oczywiście na tych Irańczyków patrzyli jak na plebs, tak? No bo co to jest? My jesteśmy starsi. Ale znowu, powstała grupa, mała grupa, która spokojnie, powoli tutaj wszystko zmieniała, transformowała, zdobywała wpływ, miała kapitał, no i powstał Hezbollah, tak? Tak więc to jest ta jedna z największych zagrożeń w sumie dla Izraela w chwili obecnej. To jest te irańskie ramię, to jest irański młot albo raczej sikiera nad izraelską głową. To nawet już izraelscy decydenci o tym mówią, że coś z tym trzeba zrobić. Ale dlaczego? Ta sikiera nie broni Palestyny. Ona tak właściwie wykorzystuje sprawę Palestyny, żeby w ogóle się włączyć w ogóle w ten nurt. Natomiast ona broni irańskiego programu nuklearnego i atomowego. Natomiast jeśli chodzi o program nuklearny, Chomeini zakazał atomu. Haram. Najprawdopodobniej będzie w ten sposób, że będą na tych 99,9%, że jak będzie jakieś zagrożenie, to oni szybko zrobią. Natomiast i to jest właśnie coś, co w pewien sposób pokazuje, jaka jest fiasko w ogóle Ameryki, jak i też Izraela, ponieważ wspominałeś tutaj o różnych likwidacjach, tak, Faharizadę, tam wywieźli archiwum. No różne tam rzeczy były w serialach, to można sobie pooglądać. Wpuszczone wirusy tak. Do systemu komputerowego. Tylko co z tego? To jest w ogóle nie jest warte pieniędzy, które zostały na to wydane z tego względu, że Iran ma 12 albo 16, już nie pamiętam, przynajmniej tych jawnych obiektów atomowych. Tego się nie da zniszczyć w jednym nalocie. Tego się nie da w ogóle zniszczyć bez udziału Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska w żaden sposób nie chce, no bo dostaną bardzo mocne gongi takie, że ropa po prostu, no to bardzo, bardzo mocno zaboli. Inna rzecz jest taka, że Iran ma kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy pracowników. W całym tym systemie, ludzi wykształconych, kadry, więc można zlikwidować jednego, ale to kwestia czasu i będzie kolejny, tak? To nie jest żadna czarna magia. My nie mówimy tutaj o technologii jakiejś piątej generacji, no bombę atomową ma Pakistan, tak? Wydaje mi się, że raczej od tej strony Iranowi zależy, żeby oni to samodzielnie zrobili z tego względu, żeby mieć kadry, tak? Że dobrze, jak stracą jedną elektrownię czy coś tam, to będą mogli to szybko odbudować. Tak więc no nie da się zlikwidować tych kilku 10 tysięcy czy kilkuset tysięcy ludzi w całym tym projekcie. Nie da się zlikwidować tych wszystkich miejsc. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że odpowiedź Iranu, jaka by była, jest najprawdopodobniej wykraczająca poza zysk, który by był z tej całej likwidacji. Ehud Barak, teraz mocno niesławny, ale kiedyś bo na liście Epsteina, najbardziej udekorowany żołnierz izraelski, tam był szef wywiadu, Syed Magdal, tak, wszystkich tych elitarnych formacji, on już powiedział bardzo dawno temu, z 10 lat temu, że Izrael musi się nauczyć żyć z atomowym Iranem. Po prostu, tak? I to jest coś, co akurat, to jest jeden fakt. Kolejny fakt jest taki, że Izrael, jak i też Amerykanie w żaden sposób nie powstrzymali Iranu od stworzenia tego korytarza. Od korytarza, ponieważ jak popatrzymy na mapę, to oczywiście widzimy różne kraje, tak? Widzimy Irak, widzimy Syrię, widzimy Jemen, ale chodzi o to, że to jest tylko przestrzeń administracyjna, oficjalnie zarządzana przez kogoś, ale nieoficjalnie, tak właściwie realnie przez przynajmniej wolę z Teheranu. I Izrael w żaden sposób tego nie powstrzymał, tak? Nie było żadnej możliwości powstrzymania Iranu od przejęcia Iraku. Oni przejęli Irak. Syria, tak właściwie wojna, wynik tej wojny był taki, jaki był, to znaczy no Rosjanie, Irańczycy i Hezbollah wygrał, tak? Asad nie, Syryjczycy nie wygrali, ale ten. Jemen to oczywiście tutaj projekt, który no był tak właściwie z boku, w ogóle świat zachodni się tym nie interesował. Teraz nagle wszyscy się Jemenem zaczęli interesować. No i to jest tylko początek tego dobrego, no bo jeszcze tych różnych niespodzianek może być coraz więcej, tak? Dochodzimy do tej końcówki naszych rozważań, czyli do takiej daty, bo pokazujesz ten świat, że on jest bardzo złożony, w czym jest osadzony, że religia jest tym trzonem w patrzeniu na siebie i na siebie nawzajem, czyli po sąsiedzku, ale mamy datę graniczną, która jest datą
No właśnie, jak ty to definiujesz? Czyli 7 października 2023 roku. Bo jak ja patrzę, jak Benjamin Netanyahu brnie dalej w wojnę, traci wizerunkowo w dużym stopniu, no bo dzisiaj, jak tu już sam zauważyłeś, jest internet, więc różne filmiki, czasami spreparowane, ale gdzieś do różnych stolic europejskich, do różnych gazet, redakcji docierają, czyli ginący cywile palestyńscy. Mamy zainstalowanych, i już o tym też pisze oficjalnie prasa zachodnia, hamasowców, głównie w Katarze, ale przez jakiś znaczący czas pewnymi kwotami zasilanych przez przynajmniej polityka, o ile nie za pośrednictwem służb izraelskich, właśnie hamasowców. Tu stoi u bram Hezbollah, raz po raz przemawia Nasrallah od strony Libanu. No, Izrael wszedł w coś, z czego jest w stanie wyjść, czy nie jest w stanie wyjść? Mieliśmy też spotkanie oczywiście szefa Mossadu i CIA w Warszawie z politykiem katarskim na temat osób, które zostały porwane 7 października 2023 roku. No ale Izrael brnie. Dochodzą nowe elementy, jak już wspomniani przez ciebie Hutu i Jemen. Nagle koszty przewozu z fabryki świata, czyli z Azji produktów, no Francuzi już podają informację, że co najmniej razy dwa to wszystko podrożeje, bo trzeba omijać Morze Czerwone. No, robi się ciekawie. No, robi się tragicznie. Najgorsze jest to, że my nie widzimy, w którym to miejscu możemy sobie powiedzieć pas. Tak? No bo to jest... Znaczy ja od razu, pierwszy mój komentarz, który tak właściwie na gorąco do jednego z radiów, który powiedziałem, że Izrael przegrał tę wojnę, bo przede wszystkim do tego doszło. Tak? Doszło do tego, to już jest przegrana. Tak? To już jest bardzo, bardzo zero-jedynkowe. Pamiętajmy o tym, że tutaj mówimy o... Hamas wcale nie chciał podbijać Izraela. Tak? To jest, każdy patrzy swoją własną miarą. Natomiast najprawdopodobniej teraz wydaje mi się, znaczy to jest moja opinia, że im dalej widzimy tą wojnę w Strefie Gazy, tym dalej ona tak właśnie wydaje się być zbędna nawet. To znaczy być może naprawdę te pierwsze tygodnie były takim decydującym, jeśli chodzi o te rzeczy. Znaczy pierwsze tygodnie dlaczego? Ponieważ Hamas, robiąc tą operację, wiedział o tym, że będzie odpowiedź. Tak? To wiedział o tym. Ich tak właściwie los Palestyńczyków w Gazie nic nie interesuje. Tak to w tej książce jest bardzo fajny taki fragment, jak Khomeini wraca, jak ktoś tam pyta, co czujesz? Khomeini mówi, że nic. Dla niego kwestia państwa, przestrzeni, narodu nie istnieje. Tak? Tak samo czuje Hamasowiec, tak samo czuje Hezbollahowiec, tak samo czuje Huti. Tak? To jest obojętne. Tak? Jeśli chodzi szczególnie o Liban, to co Izrael zniszczy, Iran odbuduje spokojnie. To jest po prostu taka najlepsza polisa z możliwych. Iran cię wykształcił, Iran cię ubrał, Iran cię wyszkolił, Iran cię posłał na śmierć, dom ci zniszczą, to twoja żona i twój syn będą żyli w odbudowaniu. I synowie będą żyli w odbudowanym domu przez Iran. Spokojnie. Od żłobka do nagrobka. Tak? W tym kontekście podejrzewam, że w Jemenie nie jest tak dobrze, ale to Hezbollah jest tym brylancikiem, tak? tym ulubieńcem, prawie że równo. Znaczy, ja podejrzewam, że Nasrallah jest w tej całej hierarchii no prawie że pod Chameneim, jeśli chodzi o poplanność w tym projekcie. Ale to wracając do Izraela. Że jedna koncepcja taka, że Izrael nic nie robi, tylko negocjuje, by była najlepsza. To znaczy, bo doszło do tego, że zginęło ponad 30 tysięcy Palestyńczyków tylko w Gazie, tak? Nie zapominamy o zachodnim brzegu, tam około 4. Zachodni brzeg jest bardzo ważny, bo od zachodniego brzegu wszystko się zaczęło. Ten zachodni brzeg jest taki... I tam też jest polityka, no w Gazie nie ma polityki. Druga rzecz jest taka, że Izrael odzyskał część swoich zakładników tylko i wyłącznie przez wymianę, tak? Nie, w żaden sposób po tych 3 miesiącach wojny nie było ani odbicia jakiegoś spektakularnego, ani zlikwidowania wierchuszki Hamasu. No po prostu no nie było nic, nie było żadnego sukcesu medialnego, no bo żadnym sukcesem militarnym nie jest to, że Izrael pobił Hamas. No żadnym to nie jest sukces militarny, to jest tak jakby, nie wiem, jakiś
pan z siłowni pobił jakiegoś emeryta pod blokiem. No to my mówimy o czymś takim, tak? Tylko, że ja akurat 8 października to już wiedziałem, że się problemy zaczynają, to znaczy kiedy Hezbollah się uaktywnił. Ponieważ coraz bardziej jestem przekonany, że 7-10 to była zaskoczenie dla samego irańskiego projektu, a też dla samego Izraela. Z tego względu, że no, najprawdopodobniej było szykowane coś ciekawszego. To był false start. Najprawdopodobniej było szykowane coś ciekawszego, no bo cały ten projekt się szykował przede wszystkim od strony północnej i Golanu na większą skalę. Na większą skalę po prostu. A jeszcze dlaczego o zachodnim brzegu zapominamy? To dopiero by było uderzenie, tak? Tak, uzmysłowić państwu mapę, wzgórza Golan to jest łącznik między Libanem a Jordanią. Więc ta skala, która by była, bo nagle doszło do takiej sytuacji, że Gaza jest wyłączona już na lata, tak? Ona tak właściwie została spalona, wypalona i ona będzie tak się kopcić, będzie stanowić dalsze szambo polityczne, dalsze jakieś takie działania, które ani Izraelowi nie przyniosą żadnego wymiernego zysku, ani też w sumie Hamasowi. Natomiast jeśli chodzi o cele strategiczne Izraela, czyli odzyskanie zakładników niezrealizowane, zniszczenie Hamasu niezrealizowane, co więcej, Hamas najprawdopodobniej wląduje w rządzie palestyńskim przyszłym. To jest nieuniknione, po prostu jeżeli mówimy już o faktach, tak, na Bliskim Wschodzie często mity i fakty się mieszają, ale tu mówimy o bardzo brutalnych faktach, jest taka, że Hamas jest popularny. Hamas, bez Hamasu nie da się stworzyć żadnej władzy, która miałaby jakikolwiek mandat, jakiekolwiek sprawczość i Hamas oczywiście nie uznaje Izraela. W żaden sposób, tak? Czyli, że Izrael tak właściwie, bo Amerykanie i Saudowie chcą, żeby coś z tej wojny wyniknęło. Coś pod tytułem droga do państwa palestyńskiego. Netanyahu to omija. W każdy możliwy dla siebie sposób omija. Na początku wojny był temat, żeby wróciła autonomia palestyńska do Gazy. Netanyahu to omija. Teraz pojawia się tak właściwie deal stulecia de facto, to znaczy oficjalna propozycja Arabii Saudyjskiej, że w zamian za normalizację powstanie państwo palestyńskie, no to jest, to Netanyahu odrzuca. To jest w ogóle tyle ciekawe, że tutaj Netanyahu nie może się bronić tym, że go koalicjanci, osadnicy w jakiś tam sposób zagryzą, bo to jest deal taki, że on by automatycznie nawet z Lapidem się dogadał. To jest po prostu, nazwijmy to, by powstał rząd jedności narodowej z lewicą, to by przeszło, ale się nie zgadza, tak? Czyli że mamy taką sytuację, że nie ma żadnych narzędzi w chwili obecnej do zakończenia tej wojny. Izraelczycy są coraz bardziej wściekli. Tak, widzimy... Coraz bardziej liczne protesty w Tel Awiwie. Protesty tak właściwie już wielomiastowe, różne segmenty ludzi, bo jeżeli kilka miesięcy temu, tak, znaczy w sensie przed wojną, były te wielkie protesty aglomeracji Tel Awiw, to głównie to protestowali beneficjenci, nazwijmy to high-techu i całego tego wielkiej aglomeracji Tel Awiw, tak, czyli ludzie, byśmy mogli ich nazwać odrealnieni od Bliskiego Wschodu, no bo oni są. Troszeczkę no, pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi, ktoś żyje w Tel Awiwie, no to dla niego konflikt palestyński jest tak samo jak oglądanie w telewizji wojny w Afryce. Tak? No, jest po prostu odległy. Tak? To wszystko co prawda kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, ale to jest wystarczająca przestrzeń do życia na innej rzeczywistości. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że już nawet i Żydzi sefaradyjscy, tak? Że już nawet coraz bardziej tam ortodoksi zaczynają się niepokoić sytuacją, no bo 200 tysięcy Izraelczyków ponoć już pracę straciło. Kryzys idzie dalej. Ortodoksi są tyle tutaj ważni, jak i też Arabowie. Oni są, te dwie grupy są najbardziej istotne, no bo one są najbardziej dzietne, a najbardziej biedne. Czyli, że ortodoksi automatycznie będą mogli naciskać oddolnie, jak będą tracili zasiłki, żeby tutaj Netanyahu, tak, koalicję Netanyahu rozwalić, a Arabowie, no, Netanyahu od samego początku tej wojny chwalił Beduinów. Kilka dni temu doszło do bardzo ciekawego incydentu na granicy egipsko-izraelskiej, gdzie nawet śmigłowce tam tropiły szajki Beduinów przemycające narkotyki. Normalna rzecz tam, ale chodzi o to, że Beduinów się kupuje.
Izrael w tym kryzysie gospodarczym, w którym się znajduje i będzie się znajdował już długie lata, to co już tak właściwie tej lojalności, jeśli chodzi o Arabów, może tego nie starczyć. Ja tutaj mówię w bardzo szerokim kontekście, ale ten szeroki kontekst trzeba sobie uzmysłowić, że sama wojna w Gazie i sam Hamas nie jest tym problem aż tak wielkim, jak te wszystkie konsekwencje. I to tak właściwie ta Gaza doprowadziła do katalizacji wszystkich czynników regionalnych, które tak właściwie obracają się bardzo, ale to bardzo na niekorzyść, nie tylko dla Izraela, ale też przede wszystkim dla całego świata zachodniego. Ja tylko przypomnę, teraz się toczy operacja w Jemenie. No, operacyjka nazwijmy ją, tak? 4 czy 5 nalotów było na Jemen. Jemeńczycy nie są przestraszeni, tak? Jeżeli sięgniemy pamięcią, jak bodajże za Reagana raz tylko zbombardowali Kaddafiego, Kaddafi się uspokoił, tak? Z czasów Clintona raz zbombardowali Sudan. Tam była kwestia z atakiem na ambasadę w Nairobi, tam Al-Kaida wtedy się chyba pojawiła. Też wystarczyło, jeśli chodzi o ten odcinek. W 97 roku Saddam Hussein coś tam próbował swoich sił, tak? Zanim 6 lat później go już tam całkowicie zdjęli, to w 97 roku coś tam spróbował swoich sił, tylko Clinton pogroził Saddamowi, uspokoił się, tak? To jest siła odstraszania. A teraz widzimy, że Amerykanie nie mają żadnej siły odstraszania. Ponieważ równolegle do tego, co się dzieje w Gazie, toczy się bardzo poważny konflikt w Iraku, w Syrii, który on może w swojej skali nie jest oszałamiający, ale musimy sobie wyobrazić, że celem tej wojny z perspektywy Iranu to jest wypchnięcie Amerykanów z Bliskiego Wschodu. Jeżeli zniknie to 18 posterunków, a one może zniknąć. Wiemy, jakie są nastroje, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wobec wszelkiej aktywności wojskowej w tej części świata. Nie daj Boże, te posterunki znikną. To mamy tak. Holokaust Kurdów najprawdopodobniej w Iraku Północnym. Najprawdopodobniej mamy taką sytuację, że cały filar bezpieczeństwa krajów Zatoki Perskiej po prostu się zawali. No i generalnie za Iranem, tutaj Iran, który już tak właściwie już w chwili obecnej na prawo i na lewo de facto sieka balistykami, no to tak właściwie ten region już przykrywa turbanem, a pozostaje tylko teraz pytanie, czy Rosja jest częścią tego turbanu, czy obok turbanu i jak to się prezentuje? To jest pytanie zwieńczające. Jak się mają te relacje? Znaczy, jak ty to obserwujesz? Jak ty to definiujesz, jak ty to widzisz, ten toczący się konflikt i wiemy co nieco o oczywiście wzajemnym wyposażaniu się przez Teheran i Moskwę w różnego rodzaju sprzęt, w paliwo, obrót tym paliwem. No i teraz pytanie pozostaje takie właśnie, gdzie tu jest Moskwa w tej całej grze, którą prowadzi Teheran na Bliskim Wschodzie? To znaczy o samej Moskwie tutaj nie czuję się władny opowiadać. Na pewno czuję się władny, żeby dostrzec, gdzie jest wspólnota interesów. No bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że dla Iranu Lewant to jest ich podwórko. I tak samo jak podejrzewam, że Rosjanie na Białorusi, bo teraz jakiś czas temu ożywiły się relacje pomiędzy Białorusią a Iranem, to podejrzewam, że akurat też tam Irańczycy patrzą, co tam na Białorusi knują. No bo po prostu tak jest, każdy ma swoje podwórko, tak? No jak po prostu jak to w mafii każdy ma swój region, tak? No, czy tam swoją ulicę, czy tam swoją dzielnicę, czy tam swoje miasto, tak? Tak więc no tutaj akurat mówimy o rzeczywistości politycznej, która się wiele od jakiejś struktury mafijnej nie różni, no bo takie są fakty. Natomiast tak, no wspólnym... ja nie mogę powiedzieć to, żeby Rosja była głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o tą wojnę. Rosja cierpliwie przez lata niejako wyposażała, znaczy jeżeli 7 października byśmy porównali do pewnej beczki z prochem, to ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i z pełną świadomością, że Rosja przez lata pilnowała tego, żeby ta beczka była sukcesywnie tym prochem wypełniana. Natomiast i pozostawała teraz kwestia czasu i okoliczności na to, kiedy ta beczka eksploduje. Najważniejsze, że jest ta beczka.
tak? A eksplozja to już tam bardzo łatwo, żeby ona była. I nie mogę powiedzieć tak, że, znaczy jednoznacznie, żeby tutaj oni chociażby ten ląd odpalili z tego względu, że musimy to zawsze wiązać z Ukrainą troszeczkę, tak? No wiemy, że sytuacja w Rosji na Ukrainie jest troszeczkę inna niż jeszcze była chociażby rok temu, czy półtora roku temu. No wtedy nie było tej eksplozji. Dzisiaj oczywiście wiemy o tym, że no Rosjanie są stroną, która ma jakąś tam inicjatywę w wojnie na Ukrainie i oczywiście tutaj ta wojna na Bliskim Wschodzie jest im jak najbardziej na rękę, ale nie jest tak bardzo na rękę, jak była chociażby, kiedy oni tam się wycofali z Kijowa czy z Charkowa, kiedy to byli w jakiejś tam defensywie. Tak więc tutaj od samego początku, od 24 lutego, wielu obserwatorów, jeśli chodzi o Bliski Wschód, bało się tego, że coś może się stać. Nawet sam Jair Lapid domagał się od Amerykanów, żeby tutaj flota amerykańska się pojawiła w basenie Morza Śródziemnego. No tylko jak mówimy basen Morza Śródziemnego, czyli znowu była kwestia taka, że to raczej z Libanu coś przyjdzie, a nie z Gazy, no bo Gaza była jestem troszeczkę no nie za bardzo poważnym przeciwnikiem i nie za bardzo szanowanym, no ale tu jest moim zdaniem istota, czyli że Rosja cierpliwie, tak właściwie wszystko to bez żadnych widocznych oznak nawet. Moim zdaniem tak właściwie cały ten dramat rozpoczął się od Syrii. Ponieważ Rosja kontrolując Syrię ma zbyt duży wpływ na Bliski Wschód. Absolutnie zbyt duży wpływ na Bliski Wschód. Tylko, że oczywiście nie ma żadnej koncepcji, żeby Rosję stamtąd wyprowadzić, no bo dlaczego ma? Nie ma żadnej oferty nawet, żeby stamtąd Rosję wyprowadzić, żadnej formy nacisku. Izrael widzimy, że przez lata starał się układać z Rosją. Dlatego też... Skutki operacji Most, moim zdaniem. Chodzi o to, że tym, co dzisiaj Hezbollah ostrzelał izraelską bazę wywiadu wojskowego na górze Meron. To był kornet. Tam zmodyfikowany przez Irańczyków, ale to jednak była rosyjska broń, tak? I to jest właśnie ta istota, bo to w dużej mierze od Rosjan zależy, czym Arabowie strzelają do Żydów. Cały czas się mówi o tym, że Putin może wyposażyć Hezbollah w antyrakiety i nawet w S-300, S-400, jakieś tam inne zaawansowane. Oni mają ludzi do obsługi tego, Hezbollah. A nawet jak nie będą mieli, to przecież mają franczyznę. IRGC przyjdzie. Żadnego problemu nie ma, tak? Tak więc ich Putin non-stop Żydów tym straszy. Tak więc tutaj ta gra jest o wiele bardziej skomplikowana niż byśmy chcieli to widzieć, no bo też musimy się przyzwyczaić do tej percepcji, że to nie Izrael jest stroną dyktującą na Bliskim Wschodzie, bo tak samo jak nie ma siły odstraszania Ameryki, tak samo nie ma siły odstraszania Izraela. Po prostu nie ma i tyle. Ja często wspominam o tym w różnych takich przypadkach, ponieważ jak państwo gdzieś widzą jakiś filmik, nagranie, że jakiś Arab kłóci się z jakimś policjantem czy policjantką izraelską, czy jakimś żołnierzem czy żołnierką, to proszę sobie to wziąć bardzo, bardzo na poważnie do serca, że ten sam Arab, jak będzie w Egipcie, czy będzie w Jordanii, on się nie odważy nawet cokolwiek powiedzieć do policjanta, czy do żołnierza w tamtych krajach, tak? Nawet nie będzie takiej opcji. Po prostu Egipcjanin powie barra, to już ten Ahmed po prostu idzie, prawda? I jeszcze jest szczęśliwy, że idzie o własnych nogach, tak? Tak więc to jest też bardzo duży problem, jeśli chodzi w ogóle, co ta wojna ujawniła, ponieważ ta wojna ujawniła coś, co jest najgorsze, co może być, to znaczy słabość. Jest takie stare powiedzenie libańskie, tak, że jak we wsi robią wesele i jak ci na nie zapraszają, to znaczy jesteś jednym z dań, tak? Po prostu cię zjedzą, tak? No i to na Nasrallah otwarcie mówi, tak? On tych pogadanek miał kilka, każda z nich była ważna, ale ta pierwsza bodajże była kluczowa, ponieważ Iran, tak właściwie z ustami Nasrallaha, wyjawiło, co chodzi. To, że najważniejsza jest kwestia Ameryki tutaj, to, że Izrael już z ich optyki jest tymczasowy zupełnie, tak, bo skoro udało się 7-10, to
kwestia, czy to będzie za 10, za 15 lat kolejna sytuacja o większej skali, to jest obojętne. No i tak właściwie, że Iran przychodzi już do tej konfrontacji z Ameryką, albo raczej konfrontacji, tego porachunku z Ameryką. No i oczywiście, jak mówimy o porachunkach z Ameryką, to Rosja jest przynajmniej w większości po stronie barykady Iranu niż po stronie amerykańskiej, chociaż jest też bardzo dużo ale pod tytułem takim, czy na pewno Rosja jest tak jednoznacznie i kategorycznie po stronie Iranu. Przede wszystkim Rosja nie chce mieć atomowego Iranu. Chociaż ostatnio Putin, jak był Raisi w Moskwie, no jednak był tam tematy na to, że jednak Rosjanie będą w jakiś tam sposób aktywnie wspierać kolejną chyba elektrownię, czy kolejne prace nad projektem A. Kolejna rzecz jest taka, że jednak ta współpraca militarna coraz bardziej się zazębia. Su-35 ma trafić do Iranu. Oczywiście ilość dronów plus być może rakiet, które prędzej czy później trafią do Iranu, do Rosji, jest otwartą przyszłością. Co więcej, coraz więcej widzimy różnych przypadków, że Ukraińcy łapią różnych Somalijczyków, Syryjczyków i tak dalej, i tak dalej. No, Iran to ma swoje też milicje, które mógłby tam wykorzystać. Co prawda może bardziej w sezonie od kwietnia do października, ale generalnie mógłby tam wykorzystać, tylko tego jeszcze nie robi. Tylko tego jeszcze nie robi, bo nazwijmy to piłka jeszcze jest w grze. Wydaje mi się, że z perspektywy Ameryki, jak i też Izraela, istotne jest teraz to, żeby w pewien sposób pokazać ten muskuł, tylko nie za bardzo jest gdzie ten muskuł pokazać, bo Amerykanie nie są przygotowani na to, żeby kolejne lata siedzieć na Bliskim Wschodzie w sytuacji, kiedy kwestia Azji jest taka, jaka jest. Tak? To już nie są te czasy, tym bardziej, że zarówno jak Nasrallah zaprasza Żydów do Libanu, to będzie wojna kilkutygodniowa, ale jak Houthi zapraszają Amerykanów do Jemenu, to będzie wojna na dekady. Bo inaczej się nie da. I tak to będzie powtórzenie. Też poprzez rozległość terenu. Dokładnie. Jak i też w ogóle zawiłość tego wszystkiego, bo tam nie tylko są Houthi, tam jest i Al-Kaida, i plemiona, i pytanie, kwestia, czy będzie Jemen w ogóle podzielony. Tak? Więc tutaj akurat w ogóle nawet nie warto tam wchodzić. Tak? A trzeba coś z tym problemem zrobić, no bo to jest naprawdę piękne i romantyczne, że tutaj Houthi takimi bulwami od narkotyku, chat pływają na tych motorów i po prostu niszczą amerykańskie czy brytyjskie okręty, czy tam w ogóle blokują światowy handel. To jest piękne i romantyczne, tak? No ale to nie może, to imperium sobie na to nie może pozwolić, no bo przepraszam, cały Bliski Wschód z tego rechocze. Po prostu to jest śmieszne, tak? To jest taki obraz jest wart tak właściwie, nie wiem, 100 tysięcy amerykańskich trumien, które mogłyby nigdy nawet się nie pojawić nigdzie, tak? Zwłaszcza, że filmiki w internecie krążą i krąży ich coraz więcej. Dokładnie. Będziemy sytuacji przyglądali się dalej, odsłaniali kolejne przestrzenie, które są na Bliskim Wschodzie do opisania, kolejne światy historyczne, jak to też się przekłada na współczesność. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski był moim Państwa gościem, dziennikarz, reporter, współautor książki wraz z Kazimierzem Gajowy, Liban nie tylko przewodnik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.